Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie, wtorek 21:00, więc jak zawsze spotykamy się na naszym cotygodniowym live'ie, by z autyzmem żyło się łatwiej, o tym tutaj gadamy, a ja się nazywam Maria Dąbrowska-Jędral, niezmiennie tak samo. No dobrze, dzisiaj live szczególny, dla mnie bardzo szczególny. Jestem mega podekscytowana i mega szczęśliwa. Dobry wieczór dziewczyny, dlatego że dzisiaj jest live szczególny, podczas którego zaprezentuję Wam moje najnowsze dziecko, najmłodszym z moich dzieci, a mianowicie kurs stworzony przeze mnie, autorski kurs online Porozmawiaj My, czyli jak gadać, żeby się dogadać. Wiem, że wiele z Was czekało na ten kurs, pytało mnie, kiedy to będzie, i no i kiedy, i czy już, i kiedy wreszcie. Więc wreszcie jest i bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Wam dzisiaj zaprezentować. Jestem tym faktem niezmiernie poruszona, szczęśliwa, dumna i mam mnóstwo, mnóstwo emocji. Czuję się trochę jak przed porodem. Więc może przejdę do meritum, żeby dać, pozwolić emocjom się wyrazić. Zacznę od tego, dlaczego ten kurs powstał i co skłoniło mnie do tego, żeby ten kurs w ogóle stworzyć. Przede wszystkim to, że obserwuję w swojej codziennej pracy z rodzinami, jak bardzo trudno jest niejednokrotnie rodzicom dogadać się ze swoim dzieckiem z autyzmem. Jak te rozmowy bardzo często nie wychodzą, co wiąże się z obopólną frustracją, z obopólnym poczuciem niezrozumienia u rodziców, dodatkowo z poczuciem braku kompetencji, że ja nie potrafię rozmawiać ze swoim dzieckiem, ja nie potrafię się z nim dogadać, ja nie potrafię się dowiedzieć, o co chodzi. Oczywiście po stronie młodego człowieka no też jest ogromne poczucie niezrozumienia i właśnie często frustracji. Ponadto podczas prowadzenia kursów i kontaktów z profesjonalistami też bardzo często padają różne pytania, jak człowiek robi coś takiego, no to co ja mam zrobić? I ja wtedy zawsze zadaję to samo pytanie i te z Was, które były na moich szkoleniach, to wiedzą, jakie to jest pytanie, a zapytałeś, a porozmawiałeś, no i często jest nie. I zdecydowanie częściej niż można by przypuszczać, na pytanie, a zapytałaś, pada odpowiedź nie. I to mnie zawsze gdzieś zatrzymuje, bo człowiek, którego mamy przed sobą, jest najlepszym źródłem wiedzy na swój temat. W związku z tym nie ma lepszego miejsca, nie ma lepszego źródła, żeby się dowiedzieć, o co mu chodzi, niż od niego samego. I zaraz pozwolę sobie do tego wrócić. Kolejnym powodem, dla którego postanowiłam ten kurs stworzyć, to to, że mam niesamowite szczęście obserwować, jak bardzo zmieniły się moje rozmowy z moim synem. Kiedy zaczynaliśmy rozmawiać, było bardzo trudno, nie mogliśmy się zrozumieć, nie mogliśmy się dogadać i na przestrzeni czasu miałam niesamowitą frajdę obserwowania tego, jak te rozmowy ewoluują, jak zmieniam się ja w tej komunikacji, jak zmienia się on w tej komunikacji, jak udaje nam się coraz więcej, coraz bardziej dogadać, jak mi się udaje coraz więcej od niego dowiedzieć, dzięki czemu lepiej go zrozumieć, lepiej go poznać, a tym samym zdecydowanie mądrzej i skuteczniej go wspierać w sposób, którego on potrzebuje, a nie który ktoś gdzieś tam mógł wymyśleć. Kolejny powód, dla którego zrobiłam ten kurs, to to, że no mam też okazję, tak jak mam możliwość obserwowania, jak się zmieniają moje rozmowy z moim synem, to mam ogromny przywilej obserwowania, jak się zmieniają rozmowy moich podopiecznych z dzieciakami, jak się okazuje, że jednak można się różnych rzeczy od człowieka dowiedzieć, że można znaleźć rozwiązanie, że można się dogadać. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj licznie tutaj,
wszyscy przybywacie, czy wszystkie przybywacie. Więc bardzo się cieszę. I ten przywilej obserwowania tego, to jest naprawdę wzruszające, kiedy słucham nagrań, rozmów, czy to w formie wideo, czy to w formie audio, kiedy czytam screeny rozmów z Messengera, czy zdjęcia rozmów zapisanych w zeszytach, to przypełnia mnie ogromne wzruszenie, kiedy obserwuję, że kurczę, ten człowiek, któremu nikt nie dawał szans, żeby on gadał, on jednak gada i on jest w stanie powiedzieć, o co mu chodzi, jest w stanie to rozpoznać, tylko trzeba zrobić to z odpowiednią cierpliwością, trzeba odpowiednio dobrać słowa, trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić. I osób, z którymi pracuję bezpośrednio, no nie jest wiele, bo nie mam możliwości, żeby pracować z większą liczbą osób, a wiem, że jest to wiedza, której tak naprawdę potrzebuje każdy rodzic, każdy nauczyciel, każdy terapeuta, de facto każdy człowiek. Stąd też pomyślałam sobie, że to jest fantastyczny sposób na to, żeby wyjść do szerszego grona, po prostu zrobić kurs, w którym się mogę podzielić tym wszystkim, tym całym doświadczeniem, całą zgromadzoną wiedzą z wami. I też takie mam obserwacje właśnie, bo ja zawsze zastanawiam się, dlaczego ludzie nie pytają, skoro mają przed sobą źródło. I bardzo często jest tak, że ludzie albo przestają pytać, bo kiedy pytają, to robią to w taki sposób, który sprawia, że się niczego nie dowiadują i często rozmowa się kończy po zadaniu pytania. Albo nie pytają, bo nie mają świadomości, jak używać słów i boją się, że coś schrzanią. I to jest trochę tak, że z rozmawianiem, w moim przekonaniu, jest trochę jak z bieganiem. Bieganie jest taką bardzo naturalną aktywnością dla człowieka, podobnie jak rozmawianie. W związku z tym, jak zapytacie kogokolwiek na ulicy, czy potrafi biegać, to powie jasno, że potrafię biegać. Wszystkim się wydaje, że potrafią biegać, podobnie wszystkim się wydaje, wszyscy uważają, że potrafią rozmawiać. A kiedy przychodzi do tej rozmowy, okazuje się, że kurczę, jednak nie do końca to jest takie oczywiste. Podobnie jak jeżeli się zaczyna biegać i faktycznie zaczyna się tego robić więcej niż podbiec do autobusu, to też się okazuje, że w tym bieganiu są różne istotne elementy, które jeżeli się pozna, jeżeli się je przyswoi, jeżeli się je opanuje i wdroży w życie, to biega się o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej, o wiele szybciej. I tak samo jest z rozmową. Są pewne rzeczy, które po prostu trzeba umieć i trzeba się ich nauczyć. Niestety nikt nas tego nie uczy w szkołach, jest to wiedza. Fajnie by było, gdyby nas tego uczono, no ale myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim będzie to w programie nauczania. Wiem też, ten kurs też powstał dlatego, z takiej mojej głębokiej świadomości i wiedzy na temat tego, jak bardzo słowa są ważne. Te z was, które są, czy ci z was, którzy są ze mną dłużej, doskonale wiedzą, że ja jestem absolutną maniaczką słowa, że ja kocham słowo, ja bawię się słowem, używam tego słowa i zgłębiam słowo od bardzo, bardzo wielu lat i mam pełną świadomość tego, jak bardzo słowa programują nasz mózg i programują naszą rzeczywistość, kształtują naszą rzeczywistość, że to naprawdę ma znaczenie, w jaki sposób my używamy słów, jak my opowiadamy o rzeczach, dlatego że to, jak my opowiadamy o rzeczach, jest odzwierciedleniem, jak my postrzegamy. I baczenie i cyzelowanie słowa i zastanawianie się, jak ja mam powiedzieć to, co chcę powiedzieć, żeby mi to służyło, żeby to służyło osobie, z którą ja rozmawiam, jest naprawdę szalenie, szalenie ważne, bo słowa mogą nam bardzo ułatwiać zadania, ale mogą nam też bardzo utrudniać. No i oczywiście wszyscy chcemy, żeby jednak nam bardziej ułatwiały. Słowa mogą nam otwierać drzwi do poznania człowieka, ale też do poznania samego siebie. I tak jak mówię w tym kursie, we wprowadzeniu do niego, ten kurs to poza tym, że uczycie się w nim rozmawiania, określonych konstruktów językowych, dowiadujecie się, jakich słów nie używać, a jakich używać, jak zadawać pytania i tak dalej, o tym zaraz będę mówić, to jest też praca ze sobą, bo
żeby wdrożyć te zmiany, trzeba chcieć zmienić sposób, w jaki rozmawiamy. Trzeba chcieć poczynić pewną pracę, dzięki której rozmowy staną się głębsze, łatwiejsze i pełniejsze. Słowa i rozmowy otwierają, mogą otwierać drzwi do pełniejszej relacji, zdecydowanie pełniejszej, lepszego właśnie wzajemnego zrozumienia. I oczywiście, jeżeli rozumiemy samego siebie dobrze, to o wiele łatwiej nam jest sobą zarządzać. Bardzo ważna rzecz, szczególnie jeśli chodzi o ludzi w spektrum, w zasadzie o każdego człowieka, bo każdy potrzebuje umiejętności zarządzania sobą, ale żeby móc sobą zarządzić, ja muszę siebie rozumieć. I często, żeby móc siebie zrozumieć, potrzebuję do tego drugiego człowieka, który zada mi pytanie, który coś mi pokaże, który się zatrzyma w ciszy, który po prostu zrobi to, co należy zrobić w danym momencie. Dlatego zależy mi bardzo, żeby wszyscy mogli doświadczyć dobrodziejstw płynących z tego, jak używać słów, jak się nimi posługiwać i cieszyć się tymi zmianami, które z tego wynikają. Żeby to były rozmowy pełne, głębsze, ale żeby to też były rozmowy każde. Te gdzieś tam bardzo krótkie, ale też te długie, ciągnące się, poważne i na lekkie tematy, zabawne. I to jest bardzo ważne, żeby te rozmowy faktycznie dawały nam taką obopólną satysfakcję. I ja wiem, że to, co proponuję w kursie, wcale nie jest takie proste na początku. Gdzieś coś drukowałam, ale tego nie mam, więc może przytoczę wypowiedź jedną z tak zwanych moich mam. Na samym początku naszej drogi z Marią byłam przekonana, że z komunikacją radzimy sobie bardzo dobrze, bo nasz syn jest werbalny, bo często ze sobą rozmawiamy. Szybko okazało się, że potoki słów to niekoniecznie to, co w komunikacji chodzi. Z Marią uczymy się, w jaki sposób naprawdę angażować się w rozmowę. Zwróciła też uwagę na to, że coś, co uważaliśmy za koniec rozmowy, było tak naprawdę dopiero jej początkiem. Maria zwraca uwagę na słowa, którymi się komunikujemy. Dokładnie tak jest, że jedno właściwe słowo otwiera człowieka, a inne położy rozmowę, zanim ona się zacznie. Na początku było trudno. Nie czekałam na odpowiedź, za dużo mówiłam. Teraz wszystko przychodzi naturalnie i stało się częścią mnie. Cudowne uczucie obserwować, jak sen się otwiera, jak coraz więcej o nim wiem, jak jemu dużo satysfakcji daje, że sam wie więcej o sobie, że potrafi wyrazić swoje potrzeby, obawy. I właśnie o to chodzi, żeby było możliwe to, no właśnie, żeby ta zmiana była możliwa. I pamiętajmy o tym, że wszystkie zmiany na początku są trudne, w środku chaotyczne, a na końcu wspaniałe. Więc macie jak w banku, że na początku no pewnie będzie trochę trudno. I pewnie będzie wiele wpadek, ale to cudownie, bo wpadki są po to, żeby się na nich uczyć, więc jak są, to świetnie, to znaczy, że proces trwa, to znaczy, że się uczymy. Dla kogo jest ten kurs? Przede wszystkim ja zaczynałam go tworzyć z myślą o ludziach w spektrum autyzmu, żeby wesprzeć ich rodziców, nauczycieli, terapeutów w rozmawianiu z ludźmi w spektrum po to, żeby życie i osób autystycznych, i osób z ich otoczenia stało się po prostu łatwiejsze, żeby rozmowy stały się możliwe. I taka była moja myśl przewodnia, bo no to jest ta grupa, z którą ja pracuję, to jest grupa najbliższa mojemu sercu i o niej przede wszystkim myślałam, przystępując do tworzenia tego kursu. Natomiast już w trakcie robienia go, któregoś razu naszła mnie taka myśl, ale przecież to nie jest tak, że z ludźmi z autyzmem należy rozmawiać inaczej. To jest tak, że ludzie z autyzmem po prostu stawiają nas w takiej sytuacji, że my musimy się wznieść na wyżyny naszych umiejętności komunikacyjnych po to, żeby móc się z nimi dogadać. Tu nie przejdzie żadna niedoruba. Tu, jeżeli nie pomyślisz, jak, co powiedzieć, no to nie będziesz mieć rozmowy. I
Natomiast tak naprawdę sposób rozmawiania, który ja tutaj Wam w kursie proponuję, jest takim sposobem rozmawiania, o którym myślę, że każdy marzy. Ja czasem, jak rozmawiam z moim synem, albo jak czytam właśnie rozmowy, czy słucham rozmów moich podopiecznych ze swoimi rodzicami, to często mam taką myśl, jak ja bym chciała, żeby ze mną ktoś tak porozmawiał. Żeby ktoś mi tak uważnie zadał pytanie, żeby ktoś ze mną tak cyzelował słowo, kiedy ze mną rozmawia. W związku z tym myślę sobie, że tak naprawdę jest to kurs dla każdego rodzica, dla każdego nauczyciela, dla każdego terapeuta, ale tak naprawdę dla każdego człowieka, któremu zależy na tym, żeby ta komunikacja była i te rozmowy były satysfakcjonujące. I tu oczywiście rodzi się na pewno pytanie, które pewnie część z Was ma, szczególnie te z Was, których dzieciaki nie gadają, albo których dzieciaki gadają bardzo niewiele, ale czy to jest kurs dla mnie, skoro moje dziecko nie gada, no bo przecież podtytuł kursu jest taki, jak gadać, żeby się dogadać. Część moich podopiecznych to ludzie, którzy albo nie mówią, albo bardzo niewiele mówią i nadal to, co proponuję w kursie, to czego używają ich rodzice na co dzień, nadal działa, nadal powoduje, że ten człowiek przede wszystkim czuje się zupełnie inaczej traktowany, zupełnie inaczej rozumiany, zupełnie inaczej odbierany i to samo w sobie ma kolosalne znaczenie dla tego, jak człowiek reaguje. Na pewno większa jest użyteczność tego kursu dla osób, które mają pewien poziom komunikacji werbalnej ze swoimi dzieciakami, na pewno jest łatwiej, na pewno można z niego bardziej skorzystać, ale to nie jest tak, że jeżeli dziecko nie gada, to nie jest dla mnie, ale oczywiście to jest do decyzji każdej osoby, która sama podejmuje decyzję, czy to jest coś, co ją woła, czy nie. Jeśli macie, dziewczyny, jakieś pytania, nie wiem, czy są jacyś panowie, jeśli macie, może miałam mówić do obu płci, cały czas się przyuczam, to wcale nie jest łatwo się przyuczyć po tylu latach, to oczywiście piszcie, ja pytania co prawda zostawiam na koniec, ale piszcie w międzyczasie, jak Wam coś przychodzi do głowy, ja na pewno do nich wrócę i na wszystkie odpowiem. Więc już przechodząc do zawartości kursu, co w kursie jest? W kursie znajduje się 9 modułów tematycznych, merytorycznych. Zaraz powiem, jakie to są moduły. W każdym module jest nagranie wideo z jakąś tam moją pogadanką, nazwijmy to, czy wykładem. I do tego są, do każdego modułu są pytania do refleksji, do sprawdzenia, które służą temu, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteś, gdzie w tej kwestii, która jest poruszana w danym module, ty jesteś, w jakim miejscu, żeby sobie uzmysłowić, co ja robię, jak to wygląda, jak ja tego używam, danych słów, czy danych strategii, żeby wiedzieć, skąd startujesz. Następnie są zadania do wykonania, czyli co wprowadzić w życie, jakie zmiany wprowadzić w życie. Dalej są frazy do przyswojenia, pokochania i stosowania, czyli te frazy, te konstrukty językowe, te słowa, które służą, które są sprawdzone, których warto w określonych kontekstach używać po to, żeby się dogadać i żeby się dowiedzieć tego, czego chcecie się dowiedzieć. Są też czasem, w niektórych modułach są załączone frazy do unikania, czyli jakich konstruktów absolutnie unikać i również załączone są tak zwane wspierające myśli. Niektórzy nazywają to afirmacjami, ja szczerze mówiąc nie lubię tego słowa, dlatego nazywam to wspierającymi myślami, czyli co gadać do siebie, co gadać w swojej głowie do siebie, żeby się wspierać w tym procesie uczenia się, w tym procesie nabywania nowych kompetencji w rozmawianiu. Jakie są zatem te moduły? Pierwszy moduł zerowy w zasadzie to jest wprowadzenie do kursu, gdzie tak naprawdę opowiadam o kursie, jak on wygląda już tak, jeśli chodzi o bebechy, co jest potrzebne, żeby ten kurs realizować. Następnie jest moduł pierwszy, od czego zacząć, gdzie omawiamy kwestie oczekiwań, kwestie okoliczności, kwestie stanu mentalnego, jaki jest konieczny do tego, żeby prowadzić dobre rozmowy i
i co zrobić, żeby taki stan móc osiągnąć. Rozmawiamy też oczywiście o założeniach, bo założenia, jeżeli chodzi o rozmowę, są absolutnie, absolutnie kluczowe. Moduł drugi to zawsze bądź na tak, w którym tłumaczę, o co chodzi w byciu na tak versus na byciu w kontrze, w którym rozmawiamy o tym, kiedy używać nie, bo nie zawsze, jakkolwiek zawsze bądź na tak, czasem potrzebujemy być na nie. I już tutaj dochodzą bardzo praktyczne konstrukty językowe, frazy, słowa do używania, które są do natychmiastowego zastosowania, sprawdzania, eksperymentowania i patrzenia, jak one działają. Kolejny moduł, trzeci, to jest moc pauzy, w którym rozmawiamy o tym, jaka jest funkcja pauzy w rozmowie i dlaczego ona jest taka kluczowa. Rozmawiamy o obawach związanych z pauzą, bo boimy się jak diabeł święconej wody, ciszy w rozmowie. Rozmawiamy o czasie w rozmowie, o trudnościach, no i znowu tu są rozmaite praktyczne wskazówki. Kolejny moduł, moduł czwarty, nosi tytuł Słuchaj i sprawdzaj. Rozmawiamy w nim o słuchaniu jako o najważniejszej części rozmowy i rozmawiamy o tym, jak słuchać, na czym polega słuchanie, które jest owocnym słuchaniem. Rozmawiamy o tym, skąd człowiek wie, że słuchamy, jakie są strategie słuchania, jakie są strategie w rozmowie, które stosujemy, które świadczą o tym, dzięki którym człowiek wie, że go słuchamy i ma poczucie bycia słuchanym. I również omawiamy sposoby sprawdzania rozumienia, czy my dobrze człowieka, jak sprawdzić, czy dobrze człowieka rozumiemy. Potem moduł piąty, po prostu zapytaj, gdy koniec rozmowy jest jej początkiem. No i to jest najdłuższy moduł w kursie, bo on dotyczy dopytywania, a jak ważne jest dopytywanie, pięknie o tym pisze Kasia, więc pozwolę sobie przeczytać. Kontakt z Marią i dzielenie się wiedzą w kwestii komunikacji bardzo wiele mi pokazało i nauczyło. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne jest, by zadawać pytania i dopytywać do samego końca. Nawet jeśli coś wydaje mi się oczywiste, w końcowej rozmowie okazuje się, że jednak takim nie było. Obcowanie z Marią i jej dzielenie się doświadczeniem pokazuje mi cały czas, jak ważne są detale i szczegóły zdań, ich konstrukcja, dobór słów. Kontakt z ludźmi w spektrum i przekazana wiedza wielokrotnie udowodniły mi, jak różne są ścieżki naszego rozumowania i obie są właściwe. Więc moduł piąty to są pytania. Jak pytać, jak pogłębiać, jak dopytywać, jak oddzielać kolejne warstwy, jak sięgać głębiej, tak? Jak pytać o różne rzeczy, bo w zależności od tego, o co chcemy zapytać, to pytanie musi być zupełnie inaczej sformułowane. Mówimy też o tym, jakich pytań nie używać, jakie pytania nie służą rozmowie, a wręcz przeciwnie, bardzo często powodują jej zakończenie. Więc to jest bardzo, bardzo długi moduł, napakowany, naszpikowany po prostu konstruktami, tego naprawdę trochę jest. Moduł szósty, precyzja jest ważna, sens jest kluczowy. Rozmawiamy tutaj o poczuciu sensu i jak dbać o poczucie sensu w życiu i w rozmowie. Co to są tak naprawdę precyzyjne komunikaty, na czym one polegają. Rozmawiamy o tym, co powoduje brak precyzji w komunikatach i oczywiście mamy tutaj również konstrukty do używania. Kolejny moduł to komunikat od ja. Bardzo ważny komunikat. Komunikat od ja to jest jeden z ważniejszych komunikatów, które każdy z nas potrzebuje umieć używać. Więc rozmawiamy o tym, co to jest, dlaczego on jest taki ważny, do czego służy, w jakich sytuacjach używać, jak go używać, czego uczy i co ma wspólnego z odpowiedzialnością za siebie i z uczeniem
odpowiedzialności za siebie. To jest też to miejsce, gdzie rozmawiamy o granicach i jak te granice komunikować. Moduł ósmy to komunikaty pułapki. Co to są komunikaty pułapki, czyli te komunikaty, które po prostu powodują, że jest po zawodach, że rozmowa jest zakończona i nie mamy o czym rozmawiać. Czyli co to są, czemu ich unikać, jakie są te komunikaty pułapki i tu dostaniecie też listę różnych komunikatów, które warto omijać szerokim łukiem i na co je zamienić. I moduł dziewiąty, pytania zamknięte i zapewniane frazy. Rozmawiamy o tym, co to są pytania zamknięte, czemu one służą, w jakich sytuacjach one są konieczne i w jakich ich używać, a w jakich absolutnie nie używać i unikać, do czego one służą, na co je zamieniać. Rozmawiamy też o różnych przydatnych frazach, słowach, o których często zapominamy, a które robią bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o komunikacji. Więc zaraz odpowiem na wasze pytania, dziewczyny, bardzo za nie dziękuję. Taka jest tematyka kursu. Start kursu jest zaplanowany na 6 lipca na godzinę 10:00. Pokażę wam, co jest w kursie oprócz modułów. I teraz wam pokażę, jest platforma kursowa, platformy wam jeszcze nie pokażę, bo ona jeszcze tam są ostatnie szlify robione w niej, ale pokażę wam co innego na razie. Mamy w kursie, mamy zamkniętą grupę na Facebooku, w której macie też dodatkowo, żeby było łatwiej, umieszczone wszystkie nagrania, wszystkich modułów, jak widzicie tutaj ja już gadam. Możecie to oglądać z poziomu głównej strony czy dyskusji, ale też ponieważ jest to grupa edukacyjna, to jest coś takiego jak przewodniki, kiedy się wejdzie w przewodniki, to tutaj też wszystkie moduły macie tutaj wymienione. I możecie z tego poziomu też do tego sięgać. Więc jest grupa na Facebooku. Na grupie na Facebooku będą miały miejsce dwa live'y w formie pytań-odpowiedzi. Pierwszy live jest zaplanowany na 20 lipca, czyli dwa tygodnie po starcie kursu, żeby wszyscy mieli czas na to, żeby się zaznajomić z materiałem kursu, żeby różne rzeczy przetestować. To będzie pierwsza sesja pytań-odpowiedzi i ona będzie na grupie na Facebooku o 20 lipca o 18. Natomiast druga sesja pytań-odpowiedzi będzie 10 sierpnia o 18, również na grupie, kiedy już ten czas testowania różnych rzeczy będzie trochę dłuższy, więc tych pytań na pewno też się pojawi więcej. Pokażę wam jeszcze, wrzucę wam tutaj link do, w komentarzu wrzucę wam link do landingu, do strony kursu, natomiast tutaj wam ją też pokażę jeszcze. Tu jest błąd, żeśmy sprawdzali to tyle razy, a i tak wyszedł błąd, bo jest jedny taki kurs, więc będzie to poprawione. Tyle razy to było sprawdzane, a jednak błąd się wkradł. Czyli tu macie stronę kursu, gdzie wszystkie informacje o kursie są, więc na spokojnie sobie przeczytacie w dogodnym dla was czasie, w dogodnym dla was momencie. I tu macie wszystko w tym kursie wymienione. Wiele z was pytało o cenę kursu. Cena kursu, która trwa do, no patrzcie, widzicie, zapomniałam do którego lipca, do 6 lipca. Cena kursu, która trwa do 6 lipca, wynosi 990 zł.
później ona rośnie o 300 zł. Natomiast co wam jeszcze miałam powiedzieć? Ile trwa moduł i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa moduł i o której godzinie się zaczyna? Moduły są nagrane, więc one się nie zaczynają. Oglądacie je wtedy, kiedy macie czas, kiedy macie potrzebę, kiedy macie ochotę, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że się trzeba stawić w określonej godzinie, bo inaczej się nie zobaczy. Moduły trwają bardzo różnie, niektóre są 15-minutowe, niektóre są 35-minutowe, bardzo, bardzo różnie to wygląda. Czy kurs obejmuje zagadnienia dotyczące komunikowania się z dziećmi, a także z osobami dorosłymi w spektrum? Tak, no generalnie tak jak mówiłam, ja ten kurs tworzyłam z myślą o ludziach w spektrum, żeby z nimi móc rozmawiać w sposób, który jest wspierający, który jest głęboki, który jest użyteczny. Natomiast w trakcie no, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę kiedy ja rozmawiam z innymi osobami, chociażby z rodzicami moich podopiecznych, którzy często autyzmu nie mają, a czasem mają, to dokładnie w taki sam sposób z nimi rozmawiam, takie same pytania, czy też korzystam z tych umiejętności, które stosuję w rozmawianiu chociażby z dzieciakami w spektrum, tak? Czy z dorosłymi ludźmi, jak najbardziej tak. Kolejne pytanie, czy dostaniemy materiały do modułów? Na platformie kursowej będziecie miały karty pracy w formie PDF-ów, one już są dla was gotowe i czekają, można je sobie pobrać, można je wydrukować, można je zapisać u siebie na komputerze i z nich korzystać. Natomiast na Facebooku to wszystko, co jest w karcie pracy pod każdym modułem jest wymienione, zresztą na platformie też to jest wymienione, ale dodatkowo jest karta pracy. Czy można będzie wracać do modułów, do grupy po kursie? Absolutnie tak, kurs macie, jak to się mówi, na zawsze, co oznacza, że dopóki ja będę działać i dopóki Facebook będzie działał, dopóki internet będzie działał, to ten dostęp do kursu jest. Kiedy będę robiła kolejne edycje tego kursu, to po prostu do grupy na Facebooku będą dołączały kolejne osoby więc macie do niego dostęp, tak naprawdę do platformy kursowej też macie dostęp, dopóki ja żyję i działam. Zawsze jak czytam, że na zawsze, to tak mi się wydaje, że to jest trochę nieuczciwe, no bo co to znaczy na zawsze? Przecież jak mnie już na tym świecie nie będzie, no to pewnie już dostępu do tego kursu też nie będzie. Chyba, że moi potomni będą go utrzymywać, ten dostęp. Więc uczciwie jest powiedzieć, że dopóki działam, dopóki jestem, a jeszcze planuję trochę podziałać, to ten kurs jest dostępny, więc możecie do niego wracać. Ja w ogóle myślę, że wracanie do tych modułów jest absolutnie konieczne. Macie jak w banku, że przesłuchanie raz modułu nie wystarczy. Nie wystarczy do tego, żeby wszystko wyłapać, żeby wszystko zrozumieć, żeby zajarzyć, ok, to jak jest tym konstruktem? To trzeba przesłuchać raz, drugi, trzeci, dziesiąty, potestować sobie, więc na tym mi też bardzo zależało, żeby móc wracać do tego powielokroć. I wydaje mi się, że ta podwójna forma, czyli że jest i platforma kursowa, na której się można logować i z poziomu platformy mieć dostęp, i grupa na Facebooku, na którą się można logować znaczy w której jak mamy na przykład Facebooka w telefonie, no to w dowolnym momencie mogę sobie po prostu czekając na coś, czy jadąc samochodem, czy robiąc coś, co nie wymaga jakiegoś zaangażowania myśli, mogę sobie po prostu tego słuchać. O koszcie już mówiłam, to pytanie Eli, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy coś, o coś chcecie zapytać, czy coś was zastanawia, to służę bardzo, jestem ciekawa, jakie jeszcze macie pytania, może się coś jeszcze pojawiło. Super, chcę być na kursie, bardzo, bardzo się Renato cieszę, myślę, nawet wykorzystałam na kursie jeden,
jeden twój przykład, ale nikt nie wie, że to jest twój przykład, to tylko ty będziesz wiedziała, że to jest twój przykład, więc bardzo się cieszę i zapraszam. Także poczekam jeszcze chwilę, może ktoś jeszcze coś napisze. Ja się bardzo cieszę, ja się nie mogę doczekać tak naprawdę, kiedy zaczniemy, kiedy będziemy działać, kiedy będziecie się dzielić swoimi rezultatami na grupie. Bardzo się nastawiam na to, że grupa będzie bardzo tętniła życiem. Ja w tej grupie będę, będę czytać te posty, będę się starała na tyle, na ile będę w stanie komentować i dawać wam wsparcie. Natomiast przede wszystkim moja aktywność będzie post wcześniej przed sesją pytań i odpowiedzi, żebyście wypisały czy wypisali wszystkie swoje pytania, ale też zachęcam gorąco, żeby wrzucać przykłady, na przykład sytuacji, jest taka sytuacja, rozmawiam z moim dzieckiem, czy nie wiem, z moim partnerem, czy z kimś, no i co ja mam teraz, no i jest taka sytuacja i co ja mam teraz powiedzieć, albo jak ja mam teraz zapytać. No to albo ja, albo ktoś, kto może ma większe doświadczenie, albo już ze mną pracuje indywidualnie i będzie na tym kursie, podpowie. Ważne jest, żeby była dyskusja, żebyśmy poprzez dyskutowanie o tym, jak coś powiedzieć i jaki konstrukt może być tutaj użyteczny, żebyśmy się wszyscy razem uczyli. Myślę, że to ogrom pracy wykonałem przez ciebie, bardzo ci dziękuję. Włożyłam w to naprawdę całe swoje serce, naprawdę traktuję ten kurs jako moje najmłodsze dziecko i kupę mojej wiedzy na temat neurolingwistyki, na temat relacji, na temat komunikacji, na temat ludzi z autyzmem, na temat funkcjonowania umysłu, na temat myślenia, procesów myślowych, które zachodzą, no i kupa mojego doświadczenia z niezliczonych rozmów z ludźmi w spektrum i wszystkimi innymi, więc moje serce jest w tym kursie dla was, więc mam nadzieję, że kiedy będziecie w nim uczestniczyć, to będziecie czuć, jak bardzo mocno dmucham w wasze skrzydła, żeby wasze rozmowy były takie, jakich pragniecie. Dobra, słuchajcie, ponieważ nie ma więcej pytań, to ja serdecznie zapraszam. Jeżeli tylko macie ochotę, będę zaszczycona, mogąc się z wami spotkać na kursie. Mam nadzieję, że będziemy razem pracować. Tymczasem bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność i za zaufanie do mnie. Ale czy dyskusja będzie tylko na Facebooku, czy również jakieś spotkanie live? Może była o tym już informacja, miałam krótką przerwę. Będą, Olu, dwie sesje Q&A, jedna 20 lipca, dwa tygodnie po starcie kursu, czyli w takim terminie, żeby już wszyscy mieli możliwość zapoznania się z materiałem kursu i później 10 sierpnia, czyli już po trochę dłuższym czasie trwania kursu, żeby móc zadać wszystkie pytania, na pewno wcześniej będzie post do tego, żeby zadawać pytania, żeby je wylistować i ja na wszystkie pytania będę odpowiadać, natomiast w grupie będę się angażować na tyle, na ile moje zasoby będą mi pozwalać. Na pewno będę się starała wygospodarować jakiś czas, żeby tam zaglądać i żeby was też wspierać na tyle, na ile będę w stanie. Natomiast spotkania na żywo, te sesje pytań i odpowiedzi zaplanowałam na spokojnie na półtorej godziny, jak trzeba będzie nawet na dwie godziny, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Super, wchodzę, Kasia wchodzi, bardzo się cieszę, zapraszam, więc super, domyślam się, że będzie wsparcie, będziemy się wspierać, będziemy się zagrzewać, będziemy dyskutować, będziemy się uczyć, ja jestem mega podjarana, po prostu jestem mega podjarana, dzisiaj wstałam o 4:30 z tego podjarania,
I no i cóż mogę powiedzieć? No, no cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo i będę zaszczycona, jeżeli do mnie dołączycie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam i do zobaczenia, a za tydzień, jak zawsze, widzimy się na live. Dziękuję. Dobranoc.